w jaki sposób palić drewnem w piecu na ekogroszek. Przygotowujemy piec do palenia drewnem. Ten piec posiada ruszto wodne, są różne typy pieców, niektóre piece posiadają zwykłe stalowe ruszto. Przygotowujemy piec do palenia drewna. Wyłączamy napęd podajnika ekogroszku. Włączamy to ten napęd przy pomocy tego przełącznika. Ustawiamy na środku klawisz przełącznika napędu podajnika. Jeżeli nie ma takiego przełącznika, musimy wyłączyć wtyczkę z sterownika, aby prąd nie doprowadzany był do podajnika. Następną czynnością jest oczyszczenie retorty w podpiedniku. Nie usuwamy całkowicie popiołu z retorty, usuwamy w takiej ilości, aby odsłonić otwory doprowadzające powietrze. Już przygotowane kawałki drewna wiórki, aby rozpalić. Aby rozpalić ogień. Zamykamy dolne drzwiczki i górne oraz włączamy na sterowniku dmuchawę. Nastawa kotła, temperatura jaką chcemy osiągnąć na kotle ustawiamy 45 stopni, ponieważ przy wyłączeniu się dmuchawy i tak będzie nam wzrastała temperatura w kotle, ponieważ drewno w dalszym ciągu będzie się żarzyło i oddawało ciepło do kotła. Bieg w tej chwili ustawiony jest bieg piąty. Widzimy, że już drewno się rozpaliło. Po osiągnięciu temperatury 45 stopni dmuchawa nam się wyłączy. Jeżeli będzie zbyt duży ciąg komina, to możemy zmniejszyć ilość doprowadzonego powietrza poprzez przesunięcie dmuchawy. Widzimy, bardzo spokojnie się pali drewno. Możemy dołożyć jeszcze troszkę drewna.